Suzy zapłaciła w sumie 324 dolary za x biletów na festiwal rokowy. Ile kosztował każdy bilet? Zapisz swoją odpowiedź w postaci wyrażenia. Tutaj powinniśmy wpisać wyrażenie: zapłaciła 324 dolary za x biletów, czyli 324 dolary kosztowały wszystkie bilety, wszystkie x biletów. A my chcemy znać cenę jednego biletu, czyli. Musimy rozdzielić całą tę kwotę na x biletów. Musimy ją podzielić. Możemy użyć z klawiatury znaku łamane przez albo tego znaczka. On oznacza dzielenie. 324 dzielimy przez x biletów. Całą kwotę zapłaconą za wszystkie bilety dzielimy na liczbę biletów i otrzymujemy cenę każdego z nich. Sprawdzamy odpowiedź. Dobra, odpowiedź. Następne zadanie. Jadzia zaoszczędziła 265 dolarów i kupiła sweter za D dolarów. Ile zostało jej pieniędzy? Zapisz odpowiedź w postaci wyrażenia. Znowu wpisujemy tutaj wyrażenie. Zaoszczędziła, czyli miała w kieszeni do wydania 265 dolarów. Chcemy wiedzieć, ile jej zostało. Miała tyle. I kupiła sweter za d dolarów. Musiała wydać z tej kwoty d dolarów, czyli odejmujemy albo z klawiatury, albo ten znaczek, odejmujemy D. Zaoszczędziła 265, wydała z tego D265, odjąć D dolarów, to jest kwota, która jej została. Sprawdzamy odpowiedź prawidłowo, następne zadanie. Pakujesz kanapki na górską wycieczkę ze znajomymi. Do zrobienia każdej kanapki potrzeba dwóch kromek chleba, a ty pakujesz trzy kanapki dla każdej osoby. Ile kromek chleba potrzeba dla n osób? Zapisz odpowiedź. W postaci wyrażenia. Pisujemy wyrażenie. Mamy wycieczkę górską, na którą idzie razem albo jedzie N osób. Każda osoba dostaje 3 kanapki. Czyli gdybyśmy chcieli wiedzieć, ile potrzeba kanapek dla N osób, to będą to 3 kanapki dla jednej osoby razy N osób. Tyle będziemy mieli kanapek. Ale pytanie brzmi, ile kromek chleba potrzeba dla N osób? Wiemy z treści zadania, że do zrobienia jednej kanapki potrzeba dwóch kromek chleba, czyli jedna kanapka to to samo co dwie kromki chleba, czyli kromek chleba jest dwa razy więcej niż kanapek. Czyli jeżeli chcemy wiedzieć, ile będzie kromek chleba, to będzie to ilość kanapek 3 razy n, razy dwie kromki na jedną kanapkę. Jeszcze raz. Osób jest n, trzy kanapki dla każdej osoby są przeznaczone. Czyli 3 razy n to jest ilość kanapek, ale każda kanapka jest zrobiona z dwóch kromek chleba. Czyli kromek jest ilość kanapek razy 2. I sprawdzamy odpowiedź. Zgadza się. Następne. Rysiu złowił f ryb dwa tygodnie temu i 32 ryby tydzień temu. Ile ryb złowił w sumie rysiu? Zapisz odpowiedź w postaci wyrażenia. Ile ryb złowił? Najpierw, czyli dwa tygodnie temu, złowił f ryb. A potem tydzień później, czyli tydzień temu, jeszcze 32 ryby, czyli razem złowił F ryb dwa tygodnie temu, dodać 32 ryby tydzień temu. Suma ryb, które złowił, to F dodać 32 i sprawdzamy odpowiedź. Dobra odpowiedź. Poćwiczyliśmy trochę razem. Mam nadzieję, że pomogło Wam to w zrozumieniu, jak zapisywać wyrażenia ze zmiennymi na podstawie treści zadań tekstowych.